Zobaczmy sobie nową furkę. Powinienem ją dostać w giftach, nie? O kurde. Ile samochodów mi dostarczyło. Bo ostatnio żeśmy wysyłali, nie? Tyle samochodów podostarczałem ja. No i teraz za te samochody możemy sobie odebrać specjalne auto. Odebraliście już swoje? Jest. Proszę bardzo. T50 Gordon Murai Automotive. Co to jest? Już jest w klasie S2? Ktoś tutaj napisał na czacie ładnie, że to jest duchowy spadkobierca McLarena F1. I zobaczcie, przód prawie, no prawie że identyczny, nie? Prawie że identyczny i środek także. Ale dźwięk to już jest coś zupełnie innego. Posłuchajmy go. Kurde. Totalny kosmos. I każdy może sobie tą furkę teraz odebrać, dlatego że wykonaliśmy jako społeczność rozdawanie prezentów dla wszystkich. Samochód jest w klasie S2, to musi być naprawdę jakiś totalny rozpierdziel z nim. Najpierw sprawdzę Vmaxa. A czekaj, bo my mamy teraz maksymalny downforce. To za chwilę przejdziemy w ten drugi tryb maksymalnego Vmaxa. Najpierw spróbujmy na zaklętach go. Zobaczcie, mamy chyba ruchome spoilery z tyłu. Czy one się ruszają przy skręcaniu? Musimy tym pojechać jakiś wyścig. O ty kurde. Okej, tu sprawa wygląda tak w tym samochodzie. Ten taki z tyłu wentylator, który widzicie. Nie wiem, czy będzie widać, jak on się obraca, ale w tym trybie maksymalnego docisku ten wentylator, tutaj jest taki tunel w środku tego samochodu poprowadzony i ten wentylator ma za zadanie wyciągać powietrze spod samochodu, żeby wytworzyć podciśnienie, które będzie dodatkowo furę jeszcze dociskać. Więc tutaj oczywiście mamy spoiler. Ty, widać, o zobaczcie, teraz mam pod słońce i widać, jak ten wentylator się kręci. I zobaczcie, on teraz stoi w miejscu, ten wentylator, nie rusza się, nie? Stanął całkowicie, bo jedziemy za wolno, żeby to miało sens. I zaczyna się obracać. Zajebiste. Fajny detal. Jest jeszcze inny taki samochód elektryczny, typowo torowy, który nie dostał homologacji. W ogóle ja nie wiem, czy ten samochód ma homologację drogową, żeby można nim po drodze sobie śmigać. Ale chyba ma, bo tak wygląda. I on ma bardzo mocny ten wentylator, który wysysa powietrze spod spodu, tworząc właśnie to podciśnienie. On jest wąski na jedną osobę. Nie pamiętam już, jak go tam nazwali, nie? Ale to jest taki bardziej prototyp, jeżdżący oczywiście. I on osiągnął jakiś rekord w UK. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Tam jest taki tor, na którym właśnie mogą się ścigać tego typu pojazdy na czas. Dzięki temu, że miał ten taki specjalny docisk, taki jak jest zainstalowany tutaj, osiągnął niesamowity czas. Na zakrętach osiągał zajebiste prędkości. Ale co ciekawe, sam wentylator, sam silnik, który napędza wentylator w tamtym samochodzie, ma moc 120 koni mechanicznych. W przypadku akurat tego samochodu to nie wiem, jaka tu jest moc tego wentylatora. Ale tam właśnie wentylator gra, wiesz, takie główne skrzypce, nie? Jeśli chodzi o osiągi tamtego auta.
Tutaj natomiast dźwięk jest hardkorowy. I tak przejechałem się trochę na tym trybie na zakrętach. Teraz spróbujmy się przełączyć w tryb VMAX-u. I zobaczcie, chowa się ten spoiler z tyłu. I zobaczymy, czy faktycznie auto będzie się gorzej prowadzić. Wentylator oczywiście dalej pracuje, dlatego że teraz on się przełącza w taki tryb, który dodatkowo zwiększa VMAX-a. Twórcy to tłumaczyli w ten sposób, że ten wentylator po prostu popycha powietrze. I dzięki temu samochód ma troszkę wyższego tego VMAX-a. To jest jakaś technologia obcych i ciężko mi to tak zrozumieć, czy to faktycznie ma jakiś sens. Dla mnie najważniejsze jest to, czy w tym trybie samochód inaczej będzie się prowadził i już czuję, że tak. Wypada z zakrętów bardzo łatwo. No, jest różnica kolosalna. Zobaczymy, czy jest różnica na autostradzie. No powinna być, raczej o to zadbali, prawda? Gorzej zadbali o samochód z dodatku tego DLC Szybkich i Wściekłych. Chodzi mi o Flipcara, kojarzycie, nie? I ten wentylator ma jakoś właśnie ten VMAX wspomagać. To jest standardowy, on nie jest w żaden sposób ulepszony jeszcze. Za chwilę go będziemy ulepszać i zobaczymy, co potrafi. 6 biegów i 366 km na godzinę. Ok. 367 było. No i z tego co widzę, to tutaj mamy o 10 km na godzinę mniej. No i raczej jak będziemy się ścigać w Forza Horizon 5, to będziemy używać tego trybu maksymalnego docisku, nie? No bo w tej klasie tak naprawdę prowadzenie jest najważniejsze. Nie wiem, do czego byśmy właściwie użyli VMAX-a, na jakim torze, na jakiej trasie. Ale brzmi fajnie, kurczę, jak taka typowa wyścigówka, nie? I teraz tak, weźmy sobie ulepszenia. Możemy robić jakieś swapy? Możemy go doładować. O kurde. Ej, nie ma dużo mocy, ale mało waży za to. Teraz będzie miał dużo mocy. Nie wiem, czy jest sens go aż tak mocno ulepszać? W standardzie mamy opony semi-sliki, nie? Możemy jeszcze polepszyć grip. Dać szersze z tyłu. No niewiele ma opcji, ale chyba też niewiele potrzebuje. Pewnie jakbyś się przejechał takim samochodem w rzeczywistości, to by ci głowa odpadła. Tutaj mamy wyścigowe i możemy jeszcze furę odciążyć poniżej 1000 kg. To jest jakiś kosmos. Kurde, nie wiem, czy chcę czymś takim jechać, ale spróbujmy. I to już jest maksymalny jego tuning w tym momencie. Czyli waga nie zwiększyła się mocno, właściwie spadła, ale moc się zwiększyła znacznie i prowadzenie. Okej, okay, prowadzenie powinno być naprawdę zajebiście. Dobra, wychodzimy stąd. A, jeszcze zobaczmy sobie ustawienie. Tak, tutaj jeśli chodzi o VMAX, to moglibyśmy tą skrzynię poprawić, ale VMAX w tej klasie już nie jest aż taki super ważny, nie? I teraz to powinna być maszyna do pokonywania zakrętów. Malowanie na czerwono? Dobra, zrobimy malowanie na czerwono. Tak, tył jest skopiowany z Pagani, a przód z McLarena. W ogóle bardziej mi przypomina McLarena całościowo ten samochód. Mamy do dyspozycji w standardzie taki ciemno-czerwony, czarny. O, niebieski wygląda fajnie. Dawaj ten czerwony wybieramy. Felgi zmienić? W czerwonym karbonie? Tył od Ferrari? W sumie mamy trochę nowych felg. Ja prawie nigdy ich nie zmieniam, bo po co właściwie? Plus 12 kg, to za ciężki furek będzie wtedy. Te felgi są jakieś super lekkie, te co on ma w standardzie. Prawie wszystkie, które możemy sobie do niego włożyć, są od niego cięższe, znaczy od tych standardowych. 12 kg, zobaczcie. Tak, on ma jakieś super lekkie felgi. Zresztą ładne są, o co wam chodzi.
Możemy je inaczej pomalować, ale pasuje to wszystko, jest okej. Okay. Hi Danforth, proszę bardzo, jaki tutaj zlocik. Dwie Audice. RS6 i RS7. Bardzo ładnie, to są te nowe. Fajnie wyglądają, nie? Dobra, ja bym przejechał jakiś wyścig i sprawdził właściwie na zakrętach przy niskich prędkościach, jak to się spisuje. Bo tak jak jedziemy sobie tutaj po gładkich, to jest wszystko super, nie? Gorzej jest, jak trzeba z niskich prędkości wystartować, a tutaj mamy napęd na tył. Na przykład chcemy taki zakręt sobie pokonać i wychodzimy z niego, nie? Chcemy ładnie przyspieszyć i może być kłopot. Kurde ty! No, trzeba uważać z gazem przy wyjściu. Tutaj by można było dać mu kontrolę trakcji, nie? Fura ma naprawdę dużo mocy. I jest, znaczy, stosunek mocy do masy jest tutaj potężny, bo jest chyba 1:1. Fajnie robią te samochody do Forzy, trzeba przyznać. Do ilu się rozpędzi? No myślę, że po tuningu to spokojnie tam 450 poleci. O kurde, to był pierwszy zakręt, ale chyba go driftem, znaczy checkpoint zaliczyłem driftem, ty. Nie no, mam High Downforce włączony. Nie instalowałem tego spoilera, kurczę, z tyłu paskudnego. I to trochę mi psuje temat. No, trzeba by było posiedzieć przy tym aucie, ewentualnie włączyć kontrolę trakcji. Dźwiękarz wierci dziury w tym, w głowie, nie? W sumie w głowie są dziury już. Kurda, co ten tam robił? No, trzeba go będzie jeszcze dostosować jakoś. Tak sobie teraz przetestowałem z butami. No i dopiero jak się właśnie wchodzi na te wyższe obroty, to czuć, że coś jest nie tak. Ja nie lubię aż tak mocno tuningować tych furek, jak gram sobie na kierce, bo ciężko je właśnie opanować. No i tak to sobie wygląda. Spoko chyba, nie? Na pewno sobie jeszcze ten samochód jakoś dostosuję. Do klasy S1 chyba nie da się go zrzucić, tak mi się wydaje. No i tutaj, kurczę, przydałby się ten spoiler z tyłu jeszcze, nie? Ten paskudny, nie? Albo jakieś, jakoś inaczej dostosować może tą furkę, nie mam pojęcia. Bo na obecną chwilę to... Z takim tuningiem ciężko się nim jeździ. Ale fajnie, że dodali coś takiego innego, nie?